Szanowni panowie posłowie, pani burmistrz, czcigodni księża, szanowni goście i mieszkańcy powiatu sokólskiego. W dniu 11 listopada nasze myśli kierujemy ku tak ważnym wydarzeniom sprzed 97 lat. Próbujemy podjąć przesłanie naszych przodków. To oni swoją wierną służbą ojczyźnie przyczynili się do odzyskania niepodległości, a później potrafili tę niepodległość zagospodarować. Po 123 latach zaborów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję, Polska na nowo pojawiła się na mapie Europy. Marzenia o wolnej ojczyźnie Polaków urodzonych i wychowywanych pod zaborami w końcu się ziściły. W listopadzie 1918 roku rządząca Królestwem Polskim Rada Regencyjna przekazała władzę nad podległymi wojskami komendantowi Józefowi Piłsudskiemu, przywódcy, który w owym czasie był dla wielu tysięcy Polaków symbolem walki o wolność. Marszałek Józef Piłsudski, naczelnik państwa polskiego, powołał pierwszy rząd z premierem Ignacym Daszyńskim i ogłosił dekret o wyborach do Sejmu Ustawodawczego. Entuzjazm 1918 roku umożliwił podjęcie budowy własnego porządku ustrojowego opartego na patriotyzmie społeczeństwa oraz aktywności obywateli. Druga Rzeczpospolita trwała niecałe 21 lat, ale była dla narodu olbrzymim osiągnięciem. To właśnie z tego czasu wyrosło pokolenie, które zdało egzamin w czasie II wojny światowej. W 1989 roku kształtowało się kolejne wolne państwo polskie, III Rzeczpospolita. Szanowni Państwo, oddajemy dziś hołd naszym wielkim rodakom, bojownikom sprawy narodowej, żołnierzom, patriotom, mężom stanu, wielkim Polakom. Skorzystajmy mądrze z daru, jaki nam przekazali. Wolne i niepodległe państwo to dobro, które należy pielęgnować. Bądźmy my patriotami, godnymi przodków, dla których miłość do ojczyzny stanowiła prawdziwą wartość i często także sens życia. Historia pokazała, że właśnie na tej wartości można zbudować trwały, piękny, przyjazny ludziom dom w Polsce. Narodowe Święto Niepodległości skłania nas do refleksji nad tematem patriotyzmu. Dawniej patriotą był człowiek, który był gotowy oddać własne życie dla dobra ojczyzny. Dziś patriotyzm nie wymaga od nas ofiary życia, ale objawia się szacunkiem dla godła, hymnu, języka polskiego i historii. Patriotyzm to również zgoda i uczciwa praca. Polska jest dziś wolnym, suwerennym krajem. Trzeba jednak pamiętać, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale chronić i umacniać. Poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne musimy kultywować pamięć o naszych przodkach i przekazywać ją młodemu pokoleniu. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy biorą udział w dzisiejszych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Życzę tu zebranym i wszystkim mieszkańcom powiatu sokólskiego powodzenia w życiu osobistym i zawodowym oraz satysfakcji z aktywności na rzecz budowania naszej lokalnej wspólnoty. Dziękuję Państwu za uwagę. Zacznę od wiersza Władysława Bejzy, który napisał właśnie katechizm młodego Polaka w 1912 roku. Katechizm, który powinien znać każdy Polak. Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój, orzeł biały? Gdzie ty mieszkasz, między swymi? W jakim kraju, w polskiej ziemi? Tak, drodzy Państwo, w 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość. Niepodległość po 123 latach niewoli, zaborów, ucisków. Już wtedy nasi przodkowie pamiętali o tym, aby stworzyć ten właśnie piękny katechizm młodego Polaka. Katechizm, który jest świadkiem historii, ale też świadkiem pamięci. Dziś chciałabym wszystkich Państwa zaprosić na godzinę 15 do Liry. Nie siedźcie w domach, weźcie swoje rodziny, przyjdźcie, będziemy wspólnie śpiewać. Bo właśnie jest to święto radosne, nie jest to święto smutku, przygnębienia. Jest to święto naprawdę radosne dla nas wszystkich. Bo jeszcze Polska nie zginęła, a my
powinniśmy o niej świadczyć. Kolejny taki wers, którym chcę zakończyć, właśnie z katechizmu młodego Polaka, jest bardzo przejmujący. W co ty wierzysz? W Polskę wierzę. Wierzmy, drodzy mieszkańcy, właśnie w Polskę. Wierzmy w Boga, w naszą ojczyznę. Bo jeszcze Polska nie zginęła. Polacy 97 lat temu radowali się, ponieważ zrzucili jarzmo obcej niewoli. Ponieważ mogli zacząć w końcu sami stanowić o swoim losie. Bo wiedzieli przez lata zaborów, że obcy władca nie będzie respektował interesów Polaków. Przez te ponad 100 lat nasi przodkowie cierpieli prześladowania, nie mogli kultywować swojej tradycji, kultury, tożsamości narodowej. Interesy obcych mocarstw były ważniejsze niż dobro Polaków. Dlatego zdawali sobie sprawę, że aby naród mógł istnieć, musi mieć własne państwo. W listopadzie 1918 roku to państwo dopiero zaczynało się tworzyć. Mimo tego, że były różnice poglądów, działały różne partie polityczne, nie wszyscy ze sobą się zgadzali, to łączyło ich jedno. Miłość do ojczyzny, do państwa, które dopiero mieli zacząć tworzyć. To państwo wychowało potem pokolenie młodych Polaków, którzy wiedzieli, że Polska jest najwyższą wartością. To oni zdawali potem egzamin ze swego patriotyzmu w trudnym czasie wojennym. Dziś wspominamy tych, którzy odtwarzali państwo polskie prawie 100 lat temu. Jesteśmy im wdzięczni za to, że to państwo powstało i że dziś, nawiązując do jego tradycji, możemy również kultywować najpiękniejsze tradycje tamtej Polski, II Rzeczpospolitej. 11 listopada to Dzień Święta Narodowego, Dzień Radości i Odzyskania po 123 latach niewoli umiłowanej ojczyzny. To właśnie w tym dniu w narodzie polskim odrodziła się nadzieja na lepsze jutro. Na ten dzień czekali nasi pradziadowie, modląc się do Boga słowami: Ojczyznę wolną razem racz nam wróć, Panie. Pamiętamy tych, którzy walczyli o wolną Polskę w 1918 roku. To właśnie ich poświęcenie, trud włożony w walkę sprawił, iż od 97 lat możemy żyć w Polsce, która na trwale zapisała się na mapach Europy. Oddajemy hołd bohaterom, którzy na przestrzeni lat walczyli o suwerenność naszego państwa w dniu tak ważnym i podniosłym, jak dziś wspominamy wielkich przywódców i prostych żołnierzy, którzy poświęcili swoje życie dla dobra ojczyzny i walki o upragnioną wolność. To dzięki kolejnym rocznicom możemy na chwilę zatrzymać się w codziennym pędzie życia. Mamy czas na refleksję, na przypomnienie sobie tego, co było, co może się wydarzyć. To moment, w którym szukamy odpowiedzi na następujące pytanie. Czy zależy nam na ojczystym kraju, na tradycji, dokonaniach naszych przodków, kulturze i patriotyzmie? Czy w głębi serca każdego z nas tkwi miłość do ojczyzny bez względu na jej trudności i problemy? Dzieje kraju to przecież także losy milionów zwykłych ludzi, którzy pracują i wychowują dzieci. Wielkie wydarzenia pozostają dziś na tle życia współczesnego człowieka lub nagle nieoczekiwanie wciągają w wir i czynią zwykłych ludzi swoimi świadkami lub bohaterami. 97. rocznica odzyskania niepodległości to czas szczególny i wyjątkowy, którym my Polacy możemy wyrazić swój patriotyzm w różny sposób i nikt nam tego nie zabroni. Aby zachować niepodległość, musimy wzorem naszych przodków w waszych ważnych dla Polski sprawach umieć się porozumieć ponad podziałami. Każdy z nas kocha Polskę i jest w stanie zrobić wszystko dla dobra ojczyzny. Kończąc niniejsze wystąpienie, pragnę skierować słowa podziękowania do wszystkich, którzy biorą udział.
w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Wszystkim zgromadzonym na dzisiejszej uroczystości życzę satysfakcji i rozwoju naszego państwa, mądrego korzystania z daru wolności i zjednoczenia w osiąganiu wspólnych celów na poziomie naszego województwa i całego kraju. Niech Bóg swoją ojcowską dłonią chroni naród polski i czuwa nad jej losem przez kolejne lata. A tak od siebie to dziękuję bardzo wszystkim, że Sokółka doczekała się posła Rzeczpospolitej Polskiej. W imieniu władz państwowych wieńce składają posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Dariusz Piątkowski i pan Mieczysław Kazimierz Baszko. Mieszkańców powiatu sokólskiego wieniec składają członkowie zarządu powiatu sokólskiego w osobach pani Alicji Rysiejko, pana Krzysztofa Szczewiota oraz pana Kazimierza Łabińca oraz przewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego pan Franciszek Budrowski oraz sekretarz powiatu pani Katarzyna Nowak wraz z pracownikami. W imieniu mieszkańców miasta i gminy Sokółka wieniec składa burmistrz Sokółki pani Ewa Kulikowska, zastępca burmistrza pan Adam Kowalczuk, przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce pan Daniel Supronik oraz dyrektorzy szkół nr 1 oraz gimnazjum nr 1 w Sokółce. Wieniec składa Młodzieżowa Rada Miejska w Sokółce pod opieką pani Moniki Klim. W imieniu służb mundurowych Straży Granicznej wieniec składają komendanci placówek Straży Granicznej w Kuźnicy, Nowym Dworze, Szudziałowie i Krynkach. W imieniu Komendy Powiatowej Policji wieniec składa Komendant Powiatowej Policji inspektor Krzysztof Mróz. W imieniu Państwowej Straży Pożarnej wieniec składa Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej pan Wacław Greś wraz z pracownikami. W imieniu służb celnych wieniec składa Delegacja Oddziału Celnego Drogowego i Kolejowego w Kuźnicy. Thank you.
Wieniec składają ułani Sokółskiego pododdziału kawalerii imienia 10 Pułku Ułanów Litewskich w Sokółce. Wieniec składa delegacja Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Sokółce. Wieniec składają przedstawiciele Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce w osobach pani dyrektor Anny Doroty Cilulko oraz pana dyrektora Andrzejewskiego wraz z uczniami. Wieniec składa delegacja Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce na czele z dyrektorem szkoły panem Grzegorzem Zalewskim. Wieniec składa delegacja Zespołu Szkół w Sokółce na czele z kadrą pedagogiczną, dyrektor panią Iwoną Grzybowską oraz uczniami. Wieniec składa dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce pan Mirosław Tałałaj wraz z pracownikami. W imieniu nauczycieli powiatu sokółskiego wieniec składają przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wieniec składają przedstawiciele Koła Terenowego Partii Politycznej Prawo i Sprawiedliwość. Wieniec składa delegacja Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce. Wieniec składają kibice klubu sportowego Sokół Sokółka. Wieniec składa delegacja muzułmańskiej gminy wyznaniowej Bochoniki. Wieniec składa delegacja Stowarzyszenia imienia Bohaterów Ziemi Sokółskiej oraz Klubu Historycznego imienia kapitana Franciszka Potyrały-Oracza.